Jak wiecie, duże update'y Fortnite'a zazwyczaj wiążą się z jakimiś dziwnymi błędami gry. Kiedy wchodził rozdział drugi i nowa mapa, nagrałem, nie wiem, 4 odcinki tylko i wyłącznie o błędach gry. Kiedy wchodził rozdział drugi, czyli nowa mapa, nagrałem chyba, nie wiem, 4 odcinki o nowych glitchach. W tym sezonie również one są, ale nie są aż tak nowe albo wielkie, żeby nagrywać o nich odcinki. Ale w internecie ostatnio popularny jest jeden błąd. W sumie to jedna błędna skrzynka, która jakimś cudem przez twórców gry została uwięziona pod ziemią. Legendy mówią, że skoro to jest glitchowa skrzynka, to ma jakiś lepszy loot. No, jak zobaczymy dzisiaj, może niekoniecznie. Ja oczywiście postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku będę latał tylko i wyłącznie na tą skrzynkę i będę grał tylko i wyłącznie bronią z tej skrzynki. Więc jak sami słyszycie, nie może być za łatwo. Oczywiście leczenie, potki, eksplozywy mogę nosić, no bo chyba nie chcecie, żebym cały czas siedział i kampił, tylko chcecie, żebym latał i pokonywał przeciwników. Jeżeli chcielibyście więcej takich szalonych challenge, to pamiętajcie, żeby wpisać kod IMANOJEK w ramie wesprzyj twórcę. Do tego słyszałem, że jeżeli zostawicie łapki w górę pod tym filmem i suba na kanale, to w waszych grach również będzie tylko jedna skrzynka. Więc radzę nie ryzykować. A teraz już koniec wygłupów, lećmy do poważnych gierek. Moi drodzy, sekretna skrzynka znajduje się dokładnie przed nami. Tutaj nawet nam dali amunicję, co i potkę, co jest bardzo fajnym. Tutaj najpierw trzeba rozwalić pana drewienko, potem jeszcze to pano drewienko i tutaj mamy skrzynkę, którą trzeba bardzo szybko z niej podnieść rzeczy. Dostałem jeszcze potkę drugą, więc mamy dzisiaj Famasa zielonego. W tej gierce będę mógł strzelać tylko i wyłącznie zielonego Famasa. Oczywiście wszystko inne dozwolone, więc miejmy nadzieję, że coś wyjdzie. Nie przepadam, szczerze powiedziawszy, za Famasem, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. O, ja tutaj jest Carrington. Wydaje mi się, niegłupim pomysłem jest w ogóle przejść tutaj, tędy, przez panią bazę, znaczy przez bazę. Wiem, że tak ktoś był, bo nawet słyszę, jak się strzelają, powybijać jakichś oponentów. Myślę, że tutaj, jak nie teraz, to kiedy? Dostał. Leży! Dzień dobry. Patrz na to, że broni nie mamy za dużo, to ja chętnie wezmę tą aptekę i po prostu sobie stąd wyjdę, bo no raczej tutaj nic ciekawego mnie już nie spotka. Broni Midasa i tak nie możemy wziąć, a z tego, co mi się wydaje, to już wszyscy się wystrzelali, więc ja wolałbym raczej iść do strefki. Bo ja w ogóle znam jeszcze jedną lokację sekretnej skrzynki. Ta jest taka dość zgliczowana skrzynka, tak to nazywam, ale znam taką sekretną skrzynkę, która faktycznie może być całkiem ciekawa. Tam są 3 czwórki. W sumie mam jeszcze chwilę czasu, więc się przejdę po te 3 czwóreczki. Jeżeli wy znacie jeszcze jakieś ciekawe miejsca do odwiedzenia lub jakieś ciekawe skrzynki zgliczowane, no to dajcie znać. Jestem bardzo ciekaw, co tam jeszcze się kryje w tym nowym sezonie Fortnite'a. Tyfu! Trzeba to mądrze zagrać, ale ja nie mogę zbytnio tego mądrze zagrać, bo... No nie mogę tego mądrze zagrać, bo nie da się jednym karabinem! Moi drodzy, podejście numer 2, niestety bez skrzyneczki z amunicją i niestety bez życia tak naprawdę, bo już mnie w locie obili. Więc zobaczmy, może jakiś shotgun tym razem. O nie, zgubiłem broń! A nie, jest, jest, jest! Mam shotguna, dobra. To na plus. Na minus za to to, że to była pierwsza miejscówka, więc jest tu bardzo dużo ludzi i myślę, że może być lekki problem z wyjściem z tej miejscówki. Bez karabinu nawet tam się nie pakuje, bo wiecie, jak to się skończy. Jak mam zabijać tych sługusów? Chociaż tam jest ta jedna skrzynka, więc może jakby spróbować, nie wiem, granatem ich wyrzucić tam na górze? Mam go chyba. Mam go, dobra, uff. Gdzie jest ta skrzynka specjalna? Czyżby mnie oszukano? No plus taki, że apteka chociaż w środku była, ale ja tutaj przyszedłem specjalnie, skrzynka jej nie ma. Wydaje mi się, że shotgun jest naprawdę złym wynikiem. Tam są jeszcze 3 czwóreczki, ja pobiegnę. A typo, szczak. Dobra, nie wiem, co on kombinował, ale no miał całkiem fajne rzeczy, muszę przyznać. Dobra, ja tutaj już sobie stąd idę, raczej nie chcę się więcej z nimi bić. Jestem ciekaw, dokąd prowadzi ta toaleta. Pewnie w jakieś kolejne dziwne miejsce mnie wybiezie. Czy na zewnątrz? No nie, absolutnie to nie jest zewnątrz. Mamy problem, ekipo! No, mamy i to duży. Nie dość, że to do mnie strzelało, to jeszcze ona do mnie strzelała. Dobra, może teraz jakiś shotgun. PM-ik, to może nie być wcale aż takie złe teoretycznie, no bo wiecie, PM-ik to jest taki ala shotgun, ala MK. Zobaczmy, co tym razem dostaniemy z tej jakże świetnej skrzynki. Znowu Scar? Nie, co ciekawe, nie, ale złoty pistolet. Chyba wolę jednak PM-a.
Dobre. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem, no ale tak jak mówiłem, było to znacznie łatwiejsze pokonanie go niż pokonanie go na przykład z M-ki. No z Famasa jeszcze jak tam mogę na blisko, ale na daleko, no nie przepadam jednak za tym dziwnym rozrzutem. No nic, miejmy nadzieję, że ta gierka będzie troszeczkę ciekawsza, bo ten challenge jest dość ciężki z tego powodu, że tak naprawdę jesteśmy gdzieś zazwyczaj na skraju mapy. Zanim stamtąd wyjdziemy, to troszeczkę trwa, więc nie ma zbyt dużo ludzi i zazwyczaj stają już tylko ci lepsi, więc ja, no nie mam się zbyt dobrze. No ale tutaj to już powinien ktoś być, co? Tak mi się wydaje. Tam ktoś jest. O, widzimy go nawet. To żeby i mi, i wam się nie nudziło, wiecie co zrobimy, nie? Pójdziemy w jego stronę. Mam nadzieję, że się spotkamy gdzieś w trakcie. Boję się, że to jest jakiś pro player, bo jest naprawdę bardzo napalony na matce. Patrzcie, on chodzi i wszystko rozwala. Co tylko istnieje, to on chce to rozwalić. No, postrzelamy do niego trochę, żeby dać mu znać, że jesteśmy i żebyśmy zaczęli się w końcu bić, ale faktycznie wygląda jakby był z tym lepszych. Ale to ja go trafiłem dwa razy, a nie on, nie? Co on robi? Dobra, on jest praktycznie na zero. O nie, no jak to jest możliwe? Próba numer 14 tysięcy. Tam co złotego było? Nie? Ty, wydawało mi się, że mam złotego, co się mówi, ale super. A tu shotgun. Więc dwóch się nie opłaca nosić. Na daleko się strzelać nie da. No ale może chociaż z bliska będziemy dobrzy. Uwaga, mamy oponenta. Jak to? Jak to on jeszcze żyje? No! Masz farta, typie. Ale był dobry, naprawdę dobry. No jak to nie trafiło? Dobra, do pana jest. A, jak już trafiam, to po 25, tak? Próba numer 3062. Nie. Nie. O, ale może jako, że mamy pistolet, czyli coś bardzo ciężkiego, to spróbujemy na dwa chociaż zagrać, co? Dwa takie same pistolety, żeby nie było, że jakaś różnica kolorystyczna, że jakiś złoty gram. Wszystko niebieskie, czyli to, co znalazłem w tej pierwszej skrzynce. No i do tego po prostu będziemy tak grali, no bo pistoletem się nie da zabijać. Ale teraz, żeby nie marnować w razie co za dużo czasu, bo tutaj jest jeszcze jeden typo, to ja się przebiorę i postaram się go po prostu pokonać. Mamy go! To nie było zbyt jakoś ultra łatwe. Ale za ciężko też nie było. Jezu, jaka daleka strefa, jak ja tam teraz dobiegnę. Mamy kolejnego agenta, ale pobiegnę za nim. Zobaczymy, co tam się uda z nami zrobić. Zresztą też chyba idzie do wody? Tak. Nie. Dobra, minus 50. Ja też trochę na minusie. O, bez armorka tutaj ktoś. Uhu. Leży! Ty no, z pistoletem mi lepiej idzie niż bez pistoletu, moi drodzy. Ale się musi gość głupio czuć, że padł, wiecie, do tylko pistoletu. Ty, a może trzy pistolety, co? To też nie byłoby takie głupie. Ty, typo kolejny. Leży! Ale tam już widzę typa, co do niego też strzelał. O, to snajperoza. A tu jest jeszcze typo na blisko z tą miganem, no nice. Aj, no myślałem, że się uda. W sumie dużo zabrakło, ale i tak, że oddał typowi z dwoma pistoletami HG i w sumie tam cały czas sobie siedziałem. Wstyd. Jestem szczerze ciekaw, co tym razem dostanie mnie. No czemu oni mnie tak trolują? Mam ją! Ale podłożyłem sneaky peeky pułapkę! Aż muszę jej zatańczyć, bo to było super! Wiedziałem, że ona tutaj będzie, więc sobie podłożyłem te czwóreczki. Ajajaj, ale to było piękne! 8 osób poza mną, a ja tylko z pistoletem. No, ciekawe to będzie bardzo. Tu jakiś typ poleci na nas, myślicie, że... by go postrzelać? Kurde, no nie mam szans z takim typem, co ma karabinier. Minus 20. O, tu się będziemy wymieniać cały czas. To jeszcze z tyłu mam typka, no pewnie, że tak. Dam im powalczyć, a ja tutaj sobie będę pił na spokojnie. O nie, czy to ja wysadzam się? Pewnie, że tak. Ojojoj, dajcie aptekę, proszę. No tutaj jest ile tych typów? Elo? Nie. Mam nieprzeładowane, no. Ajajaj, no. Nie da się jednym pistoletem porobić wszystkich. Próba numer 14 tysięcy. Znowu M-ka. To, no,
może, no właśnie nie wiem, czy najgorzej, czy nie. Ale uznajmy, że po pistoletowym sukcesie mogę mieć dwie M-ki. Z dwoma M-kami wydaje mi się, że jestem już na dużo lepszej pozycji niż z jedną M-ką, więc zobaczymy. No niby jest druga M-ka, ale obawialiśmy się, że to musi być tego samego koloru, więc no niestety. A tutaj był... A nie, dalej jest. Co on robi? Dobra, głupi. Sporo tutaj fajnych przedmiociksów, których ja niestety nie mogę zabrać ze sobą. Ale przydałoby mi się stąd uciec w jakikolwiek sposób. Typo. Co jest grane tutaj w ogóle? On chyba uciekał przed kimś, tak jest, bo tam ktoś coś buduje. Tam jest jakiś typo ze snajpą. Dobra, mój aim to jest super, naprawdę. Ty co pajacu z tymi granatami? Tu jeszcze na górze jest typo? No nie, no ja nigdy nie potrafię strzelać w górę. Ale temu też nie możemy dać uciec. Co jest z moim aimem? Dobra, ten leży. Przejdziemy sobie w taki oto sposób po lód tego typa. Zresztą wcale nie ma jakiegoś nic wybitnego. Dobra, ty, bardzo go obiłem. Aaaa, mamo, nie panikuj, manojku, jest! Wow! Co my tu zrobiliśmy? No i ja mówiłem, że wystarczyło tylko zmienić na dwie M-ki i grać troszeczkę mądrzej i mamy to. Więc tak, tam trafiliśmy na typa, który uciekał przed tym typem. Myślał, że tam coś mu pomoże. Tutaj typo z góry strzelał do tego typa, potem ja do niego strzelałem. No to były straszne dymy. Ekipo, mamy też dwa launchpady, więc w razie jakiejś ciężkiej sytuacji mamy ucieczkę, mamy jakie takie podki, mamy coś do wyłowienia w razie co, albo rozwalania ścianek. Ja, mi się podoba ta gra. Jednak pistolet był takim dobrym rozgrzaniem do tego, co teraz się będzie działo w tej grze, bo gwarantuję wam, no 5 killi to jak nic jeszcze będzie. Bo wiem, że on jest bardzo obity. No nie, no proszę, wow! Dobra, moi drodzy, 5 kill już mamy. Wypijmy szybko potki, mamy też, wiecie, mamy też launchpada, więc nie będę tutaj się bał o nic. No i lećmy do strefki. Ale ekipo, idzie naprawdę nieźle. I zostały tylko 3 osoby poza mną, a strefa bardzo daleko. Jestem ciekaw, czy ktoś padnie w strefie. Ej, zapomniałem, że ja w ogóle mam przysysach. Mogłem mu rozwalać w taki sposób ścianki. Ale nie potrzebowałem tego, bo jestem najlepszym graczem świata. Ty powylądował centralnie na moim domku. Mam lekki problem. Nie, no shotgun! Trzecie miejsce.